Partner cię zdradza. Zaczyna spędzać więcej czasu przy lustrze. Nie daje sobie zaglądać w telefon. Jakoś chętniej zostaje dłużej w pracy, bo przecież ma tyle obowiązków. Każdy z nas jest w stanie coś takiego wyczuć, bo według książki Daniela Kahnemana Pułapki myślenia, większość z nas obdarzonych jest taką intuicją. Okazuje się jednak, że jest coś takiego jak intuicja statystyczna i w tej dziedzinie nie zostaliśmy jako gatunek zbyt hojnie obdarzeni. W skali roku w Polsce jest więcej pożarów domów i mieszkań czy kradzieży aut. Więcej osób umiera z powodu samobójstw czy wypadku samochodowego. Prawdopodobieństwo, że umrzesz wskutek choroby wynosi 95 czy 67%. Co więcej zarobiło w skali ostatnich 5 lat indeks S&P 500 czy złoto? We wszystkich przykładach pierwsza odpowiedź była prawidłowa. Zdziwko? Moja praca jako doradcy finansowego to m.in. statystyka. Według Global Wealth Report około 0,2% populacji dorosłych w Polsce ma majątek netto powyżej 1 miliona dolarów. W Stanach to 7,8% osób. Statystycznie w Polsce tylko 6% osób korzysta z usług doradcy finansowego, w Stanach to około 34%. Widzisz korelację? Jak dojdziesz do wniosku, że jedno z drugim może mieć ciut wspólnego ze sobą, śmiało pisz tutaj, chętnie pomogę.